onet 24 Iwona Kutyna zapraszam. Ruszył Noblowski tydzień. Dzisiaj poznaliśmy laureata w dziedzinie medycyny i fizjologii. To Japończyk Joshi Nori Osumi. Naukowiec został doceniony za odkrycie mechanizmu autofagi związanego ze zdolnością komórek do odradzania się. Jego odkrycia otworzyły drogę do zrozumienia procesów fizjologicznych, takich jak adaptacja do głodu czy odpowiedź na zakażenie. Laureat, oprócz prestiżu, będzie mógł się cieszyć nagrodą finansową w wysokości 8 milionów koron szwedzkich. W środku sporu o przerwanie ciąży partia rządząca traci część poparcia. Mocno zyskuje nowoczesna. Według najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej PiS traci 3 punkty. Nowoczesna zyskuje 5%. Na Prawo i Sprawiedliwość głosować chce 29% badanych. Na drugą pozycję wybija się nowoczesna. popierają ją 25% Polaków. PO może liczyć na 13% poparcie. Dalej jest KUKI 15, 15% i SLD 5%. Rośnie liczba chętnych do wzięcia udziału w wyborach. Wzrost o 7 punktów może wskazywać, że spór o aborcję uaktywnia uśpiony elektorat. W rządzie wciąż nie ma zgody na poparcie kontrowersyjnej umowy CETA. Jak ustalił ONET, największym jej przeciwnikiem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. CETA proponuje zniesienie niemal wszystkich ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą. Według Ziobry umowa może ograniczyć suwerenność Polski w zakresie właściwości sądowej. Z kolei Mateusz Morawiecki w poparciu CETA upatruje szansę na ściągnięcie do Polski kanadyjskich inwestorów. Więcej na ten temat w serwisie Wiadomości w ONET. Kim Kardashian została napadnięta. Amerykańską gwiazdę okradziono z biżuterii wartej miliony dolarów. Do zdarzenia doszło w Paryżu w jednej z luksusowych rezydencji. Kardashian została związana i zamknięta w łazience przez mężczyzn udających policjantów. Wartość skradzionych przedmiotów wynosi około 16 milionów euro. Kobiecie nic się nie stało. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.